Witam. Tematem naszego wykładu jest monarchia piastowska, jej rozwój i kryzys. Z wykładu dowiecie się o czasach Bolesława Chrobrego, czasach budowy potęgi państwa polskiego, jak również o kryzysie tego państwa za czasów Mieszka II i próbach jego odbudowy za czasów Kazimierza Odnowiciela. Zapraszam. Umierając, Mieszko I pozostawił następcę. Tym następcą był Bolesław, zwany Chrobrym. To staropolskie słowo oznaczało człowieka mężnego. Człowieka, który nie cofa się przed żadnym niebezpieczeństwem, przed żadnym zagrożeniem. I faktycznie panowanie Chrobrego właśnie takie było. Jak pamiętacie, Bolesław Chrobry przez długi okres czasu wychowywał się jako zakładnik na dworze cesarskim. Tam zapoznał się z kulturą europejską, jak również poznał ważnych ludzi. Pierwszy okres panowania Bolesława Chrobrego to bardzo szczęśliwy okres we wzajemnych stosunkach między państwem piastowskim a cesarstwem rzymskim narodu niemieckiego. Na tronie cesarskim zasiadł młody cesarz Otto III. Młody, ale obdarzony szerokimi horyzontami myślowymi. Człowiek, który uważany jest za protoplastę Zjednoczonej Europy. To on wpadł na pomysł, aby odbudować cesarstwo uniwersalne. Cesarstwo składające się z czterech równoprawnych części. Germanii, Galii, Italii i Słowiańszczyzny. Każda z tych czterech części rządzona miała być przez samodzielnego władcę, króla. Natomiast władzę nad całym cesarstwem miał sprawować właśnie cesarz. Cesarz odtąd poszukiwał człowieka godnego bycia królem Słowiańszczyzny i prawdopodobnie zauważył wtedy właśnie Bolesława Chrobrego. W roku 1000 odbyła się pielgrzymka do Gniezna. Dlaczego pielgrzymka? W Gnieźnie pochowany został niedawno pierwszy polski święty, święty Wojciech. Kim był święty Wojciech? Był biskupem praskim, pochodzącym ze znakomitego rodu Sławnikowiców. W Czechach wybuchła wojna domowa między Sławnikowicami a Czemyślidami. Czemyślidzi wygrali, Sławnikowic Wojciech musiał opuścić stolicę i wyjechać do Gniezna. Po drodze również podobno odprawił mszę w mieście Kraka. Na pamiątkę tej mszy w miejscu jej odprawienia podobno zbudowano kościółek świętego Wojciecha. Gnieźnie poprosił Bolesława o umożliwienie nawracania pogańskich Prusów, a ludu bałtyckiego zamieszkującego mniej więcej obszar dzisiejszych Warmii i Mazur. Bolesław zgodził się, przydał również eskortę zbrojną, która miała chronić biskupa Wojciecha przed możliwym niebezpieczeństwem. Biskup dotarł do Prusów i zaledwie kilka dni później żył, zamordowany przez pogan. Bolesław wykupił ciało męczennika, podobno zapłacił Prusom tyle złota, ile Wojciech ważył, a był on słusznych rozmiarów, i pochował go uroczyście w stolicy swojego państwa, czyli w Gnieźnie. Rozpoczął jednocześnie starania o kanonizację męczennika, co rychło zakończyło się sukcesem. Wojciech został świętym. I właśnie do grobu tego nowego świętego patrona Polski przybył Otto III. Bolesław zrobił wszystko, żeby olśnić przybysza, aby cesarz uświadomił sobie potęgę nowego, młodego państwa na wschodzie. Podobno podczas jednej uczt olśniony cesarz zdjął z głowy diadem cesarski i włożył na głowę Bolesława, co odczytano jako wstępną zgodę na koronację królewską. Jednak nie była to jeszcze oczywiście koronacja. Obaj władcy wymienili podarunki. Otto przywiózł do Polski kopię włóczni świętego Maurycego, które nie mógł oczywiście przywieźć oryginału, ponieważ włócznia świętego Maurycego była insygnią koronacyjnym cesarzy rzymskich. Bolesław zrewanżował się świętą relikwią ramieniem Wojciecha. Czy oprócz tej wymiany podarków coś jeszcze, jakieś korzyści polityczne osiągnął z tej wizyty Bolesław? Oczywiście. Jak przypominacie sobie, pierwsze biskupstwo misyjne powstało na ziemi Poland w Gnieźnie. Biskupstwo misyjne podlegało oczywiście bezpośredniej władzy papieża, ale misje się skończyły. A wtedy biskupstwo podlegałoby najbliższemu arcybiskupstwu, a to najbliższe arcybiskupstwo znajdowało się w niemieckim mieście Magdeburg. Stąd też starania Bolesława o to,
aby uczynić z Gniezna samodzielną metropolię, arcybiskupstwo. Cesarz zgodził się, w Gnieźnie powstało arcybiskupstwo, zaś kraj został podzielony na 4 biskupstwa. Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Kołobrzegu. Wizyta zakończyła się więc sukcesem politycznym, odtąd wrócił do kraju, niestety 2 lata później już nie żył. A nowy cesarz Henryk miał już inne pomysły na budowę cesarstwa. Cesarstwa, które miało opierać się na potędze Niemiec. Nie czekając na wrogi najazd, Bolesław sam rozpoczął wojnę w roku 1002. Rozpoczęła się od najazdu na Czechy i Morawy oraz Słowację. A wszystkie te kraje stały się częścią władztwa Bolesława. Wojna trwała bardzo długo, 16 lat. Ze zmiennym szczęściem. Zakończyła się w 1018 roku pokojem w Budziszynie. Na mocy tego pokoju budziszyńskiego Bolesław zdobył Łużyce i Milsko, po drugiej stronie Odry, a więc na ziemiach Słowian mieszkających między Łabą a Odrą, oraz Morawy i Słowację. Również zapisano w pokoju budziszyńskim, że cesarz udzieli pomocy w planowanej wyprawie na Ruś Kijowską. Skąd pomysł na wyprawę przeciwko Rusi? Otóż po długiej, wyczerpującej wojnie skarbiec państwa Bolesława świecił pustkami, a Kijów słynął ze swojego bogactwa. Wyprawa wyruszyła jeszcze w 1018 roku i faktycznie zakończyła się wielkim zwycięstwem. Kijów został zdobyty i złupiony. Wracając do kraju, Bolesław przyłączył do swojego władztwa Grody Czerwieńskie. O ostatnich 7 latach panowania Bolesława nie wiemy zbyt wiele. Wiemy jedynie to, że starał się, ze zmiennym skutkiem, o koronę królewską. Stanął po stronie papieża w sporze między cesarstwem a papieżem i w końcu zdobył upragnioną koronę. Koronował się w roku 1025. Nie nacieszył się jednak koronacją zbyt długo, ponieważ parę miesięcy później już nie żył. Jego następcą był syn Mieszko II, który nie zwlekając koronował się na króla Polski. Mieszko próbował prowadzić politykę zagraniczną, równie niezależną jak i ojciec. Kolejne wyprawy na Węgry, na Ruś, a przynosiły jednak spore straty. Straty wymierne, bo pieniężne. Skarbiec świecił pustkami. Na początku panowania Bolesława Chrobrego wyczerpująca wojna z Niemcami. Później skarbiec podreperowany został wyprawą przeciwko Rusi Kijowskiej, ale starania o koronę również zrobiły swoje. Na początku panowania Mieszko musiał podnieść podatki, a to społeczeństwu nie spodobało się. Ludzie pamiętali jeszcze czasy przed przyjęciem chrześcijaństwa, kiedy podatki były niezbyt wysokie i nie było dziesięciny podatku płaconego na rzecz Kościoła. Dlatego za czasów Mieszka wybuchło powstanie ludowe, zwane reakcją pogańską. Skierowało się ono przeciwko władzy króla, ale również przeciwko duchowieństwu. Płonęły książęce grody, płonęły kościoły, mordowano duchownych i poborców podatkowych. Nastąpił powrót do pogaństwa. Mieszko musiał opuścić na krótko kraj. Później powrócił, ale tak naprawdę jego władzy większość terytorium państwa polskiego już nie podlegało. Oczywiście nasi sąsiedzi skorzystali z okazji. Niemcy zabrali Łużyce i Milsko, Ruś Kijowska upomniała się o Grody Czerwieńskie. Po śmierci Mieszka II na tronie zasiadł jego syn Kazimierz. Kazimierz, który musiał przenieść stolicę z Wielkopolski do Małopolski, z Gniezna do Krakowa. Dlaczego? W międzyczasie Wielkopolska została spustoszona przez księcia czeskiego Brzetysława, który kompletnie zniszczył Gniezno i uwiózł szczątki, relikwie świętego Wojciecha do Pragi. Kraków stał się nowym ośrodkiem władzy piastowskiej. Kazimierz rozpoczyna starania o zjednoczenie kraju. W tych staraniach pomocy udziela mu cesarz rzymski narodu niemieckiego. Dlaczego? Dlatego, że rozpoczyna walkę o panowanie nad Italią i niepotrzebne mu zanarchizowane państwo na granicy wschodniej. Przysyła rycerzy, którzy wspomagają Kazimierza w odzyskaniu panowania nad całym terytorium państwa polskiego. Kazimierz dzięki tym staraniom nosi w naszej historiografii przydomek odnowiciela.
Okres panowania Bolesława Chrobrego, Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela to okres budowy potęgi państwa polskiego. Okres zdobycia pozycji w Europie, pozycji równoprawnej z innymi państwami europejskimi. To również okres wojen z cesarstwem, z Rusią Kijowską, okres wewnętrznych niepokojów zakończonych odbudową państwa za czasów Kazimierza Odnowiciela.